Jako mężczyzna mam pewien kłopot z literaturą kobiecą, dlatego chciałbym zacząć od definicji tego pojęcia. Co to jest pani zdaniem literatura kobieca? Biorąc pod uwagę, że 80% czytelników to są czytelniczki, jest to po prostu literatura. To jest, gdyby to powiedział mężczyzna o literaturze męskiej, nazwano by go męską, szowinistyczną. Świnią, tak. Tak. No ale kobieta nie może być chyba męską, szowinistyczną świnią. Dlatego szukam odpowiednika. Bo ups. W tym jednym zdaniu pani nas mężczyzn potraktowała. Tak, obraziłam chyba trzykrotnie. Tak. A nie wiem, czy czytała pani taką książkę. Jest to szczera prawda. 80% czytelników to są kobiety, więc ja mogę pisać na przykład, być pisarką literatury i być pisarką literatury męskiej. To będzie wtedy okej. Okay. Nie, o tym to może za chwilę, o tej literaturze męskiej, tak? Bo... No nie, no, pójdźmy tym tropem. No dobrze, ale to co w takim razie mężczyzna ma zrobić, jeżeli czyta książki, jest w tej mniejszości? No akurat łatwo być teoretycznie w większości, a w praktyce będąc w mniejszości, szczególnie w Polsce, który czyta literaturę kobiecą i ja jest powiem mężczyzną państwu... niszowym, no to chyba okej. Okay. Tak? Jest wyjątkiem, rodzynkiem. W tej męskiej populacji nieczytających. Biorąc pod uwagę to, że pani tytuł książki to jest sklepik z niespodzianką, to bycie rodzynkiem rzeczywiście jest w porządku. No. Ale w tym sklepiku chyba nie było tych owoców. Rodzynek? Mhm. No były na pewno w cieście drożdżowym z rodzynkami, do którego się gadało. To ja pamiętam, panie redaktorze. Mhm. Może powiem tak. Ze względu na treść, ja jestem klasyfikowana jako pisarka literatury kobiecej i przeciwko tej klasyfikacji po prostu nic nie mam. Ja rzeczywiście piszę dla kobiet, moimi odbiorczyniami pisałam dla kobiet, moimi odbiorczyniami dotychczasowymi rzeczywiście były kobiety i to był mój, to się tak brzydko nazywa, ale target. Ja się z tym zgadzałam, z tą klasyfikacją, zaszufladkowaniem. Chociaż przygotowuję teraz dwie książki, powiedziałabym, dla facetów. Jedna to będzie książka o Powstaniu Warszawskim, a literaturą historyczną interesują się mężczyźni, super. A druga to będzie sensacyjny erotyk, no więc również dla facetów. No to bezpiecznie będzie rozmawiać. Także jeszcze, panie dyrektorze, 9 książek i będzie tak 50-50. Myśli pani? Także odwróci pani te proporcje. Nie będzie 80% czytelniczek wśród czytelników, tylko 80% czytelników wśród czytelniczek. Bo może nie wiem, czytała pani może czytała pani może książkę Janusza Wiśniewskiego, w której wieszczy on upadek mężczyzn za 40 tysięcy pokoleń. O, to jeszcze muszę trochę poczekać, ale nie, ja nie mam nic przeciwko mężczyznom. Lubię facetów. Mhm. Usiadła sobie pani w kanapie, wzięła do ręki długopis, chciała pani coś przeczytać, a napisała pani książkę, czy też wyjechała pani do Zakopanego i tam zaszyła się na 2 miesiące i uznała, że jednak zostanie pisarką, czy też jak to było, że pani zaczęła? Miałam 6 lat, wyszłam na polankę, na której były sarenki i napisałam o nich książkę. Tak myślałem, wygląda pani właśnie na 12, czyli dobrze pani pamięta, tak? Tak, to było tak. Nie no, mam troszeczkę więcej nawet, dużo więcej. No w porządku. No to... Ale rzeczywiście moją pierwszą powieścią, jak to jest w moich biografiach, oczywiście powieścią w cudzysłowie, bo to miało kilka stron i było ilustrowane przeze mnie, czyli 4 kreski, kółeczko, nie, i to nie do końca kółeczko, bo ja nie jestem, bardzo kiepsko rysuję na czyli czymś. To owieczka była, tak? Sarenka, to była o sarenka. A to jeszcze jedna kreska na ogonek. No prawdopodobnie zapomniałam, znając mnie. I to była mój pierwszy start. Potem pisałam bardzo dużo w podstawówce i mam takie zbiory o jakichś chomikach. Pod szumnymi tytułami jakiś Filadelfia, czyli Życie chomika. Strasznie śmieszne. Później było liceum i pisałam dla całej klasy, za to moja wychowawczyni mnie strasznie gnębiła i dostawałam bardzo niskie oceny za wypracowania. A czego uczyła pani wychowawczyni? Polskiego. Pani doświadczenia pisarskie początkowe były jednak smutne, skoro ta wychowawczyni, w dodatku polonistka, nie akceptowała tego, co pani pisze. Tu można poznać odpowiedzialność ogromną nauczycieli, bo ja z pewnością miałam talent i mam talent, skoro jestem autorką bestsellerowych powieści i polonistka, która miała pierwszą styczność z tym talentem,
Ona nie dość, że go nie odkryła, to naprawdę zrobiła wszystko, żeby we mnie ten talent zabić i zrobiła to skutecznie na 16 lat. Ja przez 16 lat nie napisałam nawet słowa. A mogłaby pani o tym jeszcze powiedzieć, nie mówiąc kto to był, ale może słuchają tego dzisiejsi nauczyciele języka polskiego albo będą oglądać później zapis. Co robiła ta nauczycielka, żeby zabić talent? Ona za każde wypracowanie od pierwszego, kiedy to stwierdziła, nawet chyba mi to napisała, że jestem grafomanką i absolutnie nie powinnam nic pisać, za każde wypracowanie przez 4 lata stawiała mi 3 z minusem, bo niżej mi nie mogła postawić, bo ja byłam znakomitą uczennicą. Ortografia była bardzo dobra, gramatyka, stylistyka i tak dalej, tylko ja prawdopodobnie nie trzymałam się tematu, bo ja zawsze bujałam gdzieś w obłokach i po prostu wiedziałam, że co nie napiszę, zostanie bardzo źle ocenione. Zakodowała mi, że co ja nie napiszę, zostanie źle ocenione, ja to pamiętałam przez następne 16 lat, dlatego co potem nie napisałam, bo oczywiście musiałam coś pisać, bo to jest moje drugie ja, to nikomu tego nie pokazywałam, bo wiedziałam zawsze, to będzie 3 z minusem. Pamiętam, że jedyne wypracowanie, kiedy ja dostałam coś więcej, to było na koniec liceum, temat zupełnie dowolny, żebym mogła poprawić moje 3 z minusem na 4, na koniec liceum i napisałam mini powieść, za którą moja polonistka postawiła mi 5 z minusem, bo miałam 2 błędy ortograficzne i dopisek pisz dla dzieci. I po prostu po raz pierwszy i ostatni zostałam przez nią doceniona. Natomiast cała klasa, jak pisałam te moje powieści, zaczytywała się w tych powieściach. Oczywiście ja dostawałam 3 z minusem, przy czym jest teraz, rozmawiałam w pociągu z dwoma takimi sympatycznymi paniami, że z Beniaminków mojej profesorki, mojej wychowawczyni, ona była wychowawczynią klasy, którzy zawsze dostawali u niej 5, nie pisze nikt. Jest jeden pan, który próbował się wybić, ale jemu się to nie udało, natomiast ja zawsze dostająca najgorsze oceny, no teraz piszę już chyba 16 powieść. Jakoś tak. Lubi pani swoją wyobraźnię? Oj, tak. Sprawia mi trochę kłopotu, bo mam więcej pomysłów niż czasu na ich spisanie, ale przyznam, że aż teraz mam dreszcze, że jak siadam i mogę się przenieść w zupełnie inny świat, mogę żyć innym życiem, na które nie miałabym szans, bo przecież jestem taka zwykła Kasia Michalak, a mogę być jakąś tam dziewczyną gangstera, czy mieć jakichś fantastycznych facetów, hrabiów. To jest genialne, że tak jak aktor żyje życiami innych swoich postaci, tak ja również mogę przeżywać przygody i tak się czasami bardzo utożsamiam, że rzeczywiście jestem bardziej tam podczas pisania powieści niż tutaj. Na razie jest to bezpieczne. A zgodzi się pani na pewien eksperyment? Ojejku, nie wiem. A bolesny? To zależy, jak czuła jest pani wyobraźnia. No proszę. Dwie osoby chętne będą mi potrzebne. Ojej, to się robi groźnie. Ale to nie będzie erotyczne, bo mi się teraz wszystko kojarzy. Absolutnie nie. Rozmawiamy o literaturze kobiecej, żadnych wątków erotycznych. O literaturze rozmawiamy. Teraz chciałbym, żeby pani, tak, korzystając ze swojej wyobraźni, tak, opowiedziała historię, która łączy te dwie panie. W tej historii musi być wątek historyczny. Żeby było coś dla panów. Historyczny. No dobrze. To jest Asia. To jest Małgorzata. O Boże, jaki stres. No ja nie potrafię tak na pstryknięcie. No ludzie, kochani, to jeszcze historyczny. Joanna, to się w ogóle dzieje w Stoczni Gdańskiej. Joanna była podczas zamieszek bliską znajomą jednego z poległych. Czyli rok 70. Rok 70. I była przy tym, jak ZOMO zaczęło strzelać do stoczniowców. Była przy tym, jak jej znajomy, może nawet ukochany, upadł, zalał się krwią. I wiedziała, że w następnej chwili zostanie zgarnięta przez ZOMO. Oni tam pałowali cały tłum, zostanie zatrzymana, trafi prawdopodobnie na pewno do aresztu, być może ślad po niej zaginie, ale miała to, nie była, że tak powiem, była tak wstrząśnięta śmiercią kochanego, że została przy nim.
Natomiast jej przyjaciółka Małgorzata, wiedząc co jej grozi, bo była wtyczką ZOMO w naszych szeregach dzielnych stoczniowców, chciała uratować swoją przyjaciółkę, chwyciła ją za ramię, odciągnęła na bok, wciągnęła do jakiejś bramy i tam krzyczącą i wyrywającą się Joasię trzymała dotąd, aż ona umilkła i tylnymi podwórkami Małgorzata ją wyprowadziła i nie wydała swojej koleżanki ZOMO. Czy jest taka potrzeba, żeby to, co wymyślam, jednak było związane z tym, co się dzieje wokół mnie? O Boże, to jest bardzo różnie, bo ja pisząc fantazy potrafię zupełnie odlecieć. Poza tym Pogodna to jest miasteczko wymyślone od A do Z. Ale jest tam Tap Madl. Tak, to są takie, ja to nazwałam na swoim blogu, to są takie haczyki, którymi ja się zaczepiam w tamtej rzeczywistości. To mogą być haczyki najróżniejsze. To może być miejsce, ulotne wspomnienie, emocja, spotkany w autobusie człowiek, czy tak jak dzisiaj spotkałam na dworcu bezdomną, o których będę pisała, następna książka będzie o bezdomnych i spotkałam taką bezdomną. I to są haczyki, które mnie zaczepiają w tamtej rzeczywistości, takie jakby małe portale, przez które ja tam przechodzę i tam sobie jestem. A czy to musi być zakotwiczone w rzeczywistości? Myślę, że czytelniczkom łatwo jest, jeżeli mogą sobie wyobrazić rzeczywiste, istniejące miasta, to jest raczej uśmiech w kierunku czytelniczek. Ja mogę pisać o życiu na Marsie, jeżeli będę miała taki pomysł, bo moja wyobraźnia jest, mimo tego, co pan wykazał, jest naprawdę nieograniczona. Ale to jest ukłon w kierunku czytelniczek, żeby to jednak było bardziej namacalne. Ale kiedyś napiszę coś zupełnie odjechanego, też będzie fajnie. No już pani napisała tę powieść sensacyjną z wątkami na E. Erotycznymi, no to ale jest to jest na razie połowę. Aha, połowę, czyli jeszcze nie do końca. Jeszcze nie do końca. Jaka jest pani relacja z czytelniczkami? Wydaje mi się, że relacje z czytelniczkami mam genialne, przynajmniej ja to tak odbieram. Moje czytelniczki do mnie piszą maile, moje czytelniczki udzielają się u mnie na blogu, piszą dziesiątki komentarzy, czasami są to setki komentarzy. Biorą Ale czy udział... bywają wkurzone? Tak, tak. Przyznam, że parę czytelniczek wydało na mnie wyrok śmierci, i chyba już nawet nasłało, ale tych morderców wycofało, bo jednak im się jeszcze przydam. Za zakończenie Bogusi, potem za zakończenie Adeli, bo tego się po prostu czytelniczkom nie robi. Powiem, że zapadłam. Tutaj chyba są te zleceniodawczynie, bo tak kiwają głową. Chyba tak. Sprawdziła pani numer IP? One wycofały się. Ja im po prostu napisałam, że po pierwsze im się to nie opłaca. To groźba karalna. Nie, no żartujemy przecież. Rzeczywiście na paru blogach tak było, w paru mailach też, ale po pierwsze ktoś jednak musi dokończyć te opowieści, a po drugie no ktoś musi za mnie pisać. No i w więzieniu być może nie miałyby moich książek, także im nieopłacalne jest zamordowanie mnie. No, jeżeli się zdenerwują, żeby pani wychowawczyni z liceum nie zdenerwować wkurzeniem, kiedy się zdenerwują, i widzi pani, że głos ludu jest, zdenerwowanego ludu jest taki jednoznaczny, to stara się pani reagować na to, ulega, pani wyobraźnia ulega temu, co chcą czytelniczki, czy też pozostaje nieugięta? Znaczy ten głos, to nie jest głos ludu taki zdenerwowany, tylko ludziku, bo 90% czytelniczek jest za mną, murem. Czyli 72% ogółu społeczeństwa. Tak, tak. A ta pozostała część społeczeństwa jest do przekonania, powiedzmy. Ja staram się jednak czytelniczkom nie ulegać, ponieważ ja jestem pisarką, odpowiadam za to, co piszę, oczywiście, znaczy może nie ulegać, nie staram się im przypodobywać tym, co piszę, bo chyba nie mogłabym pod publiczkę, nie potrafiłabym po prostu pisać. Ja biorę wszystkie uwagi sobie do serca. Jeżeli są to uwagi na przykład merytoryczne, jeżeli ja gdzieś zrobię w powieści błąd, to się przecież zdarza, że w Kołobrzegu, o którym pisałam, przyznam się, z ręką na sercu nie byłam i umieściłam tam akcję w Empiku, a w Kołobrzegu nie ma Empiku. I zostałam zjechana na którymś blogu, że jeżeli już o czymś piszę, ja powinnam wiedzieć. No ja nie jestem w stanie poznać całej Polski, po prostu. I już w dodruku Bogusi tego Empiku w Kołobrzegu nie ma, jest w Koszalinie.